Okej, dzień dobry moi drodzy. Przed momentem otrzymaliśmy kolejne zadanie poboczne. Moment tu jest. 12 500 doświadczenia. Dużo, 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 dużo. Dlatego warto tutaj wejść, a poza tym jeszcze doświadczenie za potwory. Czyli grobowiec Cheopsa, mi nie dopuścić do jego profanacji, bo jakieś złe istoty wlazły tutaj, a na przykład takie czerwie wlazły i myślą, że będą profanować, że będą fajne, jak będą profanować. O, sprofanujemy sobie grobowiec, będzie fajnie. Otóż nie, nie będzie fajnie. Trupy macie, widzę, że zasuszone trupy i mumie. Jak wiadomo, piramida to muszą być mumie. Nie, no może najpierw pobawmy się z mumiami, a potem pójdźmy dalej. Bo ogólnie tutaj mamy za zadanie wyczyścić chyba lokacje, więc jak ją czyścimy, to czyśćmy te lokacje dokumentnie. Więc tak o więc, teraz pójdźmy sobie w dół. Ogary Anubisa. Widzę, że pan Anubis ma ogary. I adepta, który jest zasłonym trupim trupem. I tu za drop, wełniana opończa i co jeszcze? No, come on, odsuń się pan Nodriado, wraz na Mitra, tak. Bo moi tutaj sojusznicy mi tutaj łażą i nie mogę na to kliknąć. Gro. O, dziękuję. Oczywiście ja będę chciał sobie tutaj sprawdzić absolutnie, czyli totalnie wszystko. Mitra, szpilek, brązowa obręcz. Fajnie. No gro, come on, miedziana tiara, może być. Dobra, obelisk, obelisk, obelisk. Trzeba rozpieprzyć. Okej, dobra, rozpieprzony. Hups. Tym razem musiałem zrasować obelisk, bo mi non-stop dropił nieumarłych. Tu zapewne jeszcze nie dają ekstra, bo są z dropu od obelisku, dobra. Więc teleportujmy się do Gizy. Nie do Gizy, goddamn, tu nie ma handlarza. Teleportujmy się do Fayum, znaczy do Memphis, czy do innego miejsca. Okej, dobra, myślę, że mamy zrobione. Więc teraz z powrotem do Gizy, do piramidy. I to zapowiada się, że to będzie spora lokacja, więc najprawdopodobniej większość tego odcinka spędzimy ławąc po piramidzie i czyszcząc piramidę z badziew, jak to jest tutaj zaległo, jakby nie mogli zatrudnić jakichś szczurołapów czy innych potworołapów. Ale niestety, ponieważ to była bardziej elitarna skrzynka, to nie było weń dropu. Widzę, że macie tutaj łuczników zombie. Pali się to wam.
I zombie strzelają z łuków. Okej, widzę, że jest znowu trup ożywiony i insza na ziemię. Ale muszę pozbierać wasz ekwipunek, bo bez zbierania ekwipunku nie mam w ogóle mowy o życiu. Także... Okej, dobra, teleport szybki do handlarza w Memphis, przedajemy mu graty i wracamy na początek lokacji. I wracamy do Gizy. Badać, sprawdzać, odkrywać, penetrować, mordować, zbierać, doświadczenie i tak dalej. Jak widzę, wydropiliście zacną ilość wyposażenia. To wyposażenie teraz przychodzi na mnie, jako łup w słusznym boju zdobyty. Okej, teraz tutaj sobie pozbierajmy. Dzień dobry. Widzę, że więcej wyposażenia i to samo przyszło do mnie. Okej, okay, i co, jak dotknę tego sarkofagu, to wyjdzie z niego herb i będzie chciał mnie napierdzielać, tak? Wszedł aktywnie, nim rozpieprzony, teraz ten. Najpierw oczywiście wolę pozbyć się wszystkiego z tej sali. A dopiero potem zająć się głównym tym, który zapewne wyskoczy tego sarkofagu. Kurwa, bać! Kto mnie budzi? Wypierdalaj! Zapewne będzie taka reakcja. Ja sam bym tak zareagował, jakbym był kurde w sarkofagu, lewał, będąc trupem i ktoś jakiś ham przyszedł i zaglądał, otwierał, próbował sprawdzać i tak dalej. Co tam jest? Więc sam bym się zeździł. Ale oczywiście kliknę na sarkofag Cheopsa, zapewne wyskoczy kurwony Cheops. To mnie budzi! Czego ty tu szukasz? Co ty chcesz? Coś ty chciał? Po co ty przylasz? Po co tu zaglądasz? Czego to otwierasz? I tak dalej, i tak więcej. Takie narzekanie będzie się dało słyszeć. I tutaj jeszcze jakiś bazowy potworek do respawnu? Nie, ale skrzynka. Okej, okay, i teraz dotknijmy to. I złociste trupy czarnoksiężnicy mi wyskoczą. Okej, okay, ja tutaj mogę was idealnie poprzebijać. Widzicie, jak idealnie poprzebijałem? Trzech naraz. Trupy czarne trupy mi czarne księżniku wyskoczyły i moją nimfetkę zjadły. Tak od razu, bez pytania, ale dobrze, ale w sumie niedobrze, bo żaden z nich nie wydropił elitarnego kostura, więc w sumie średnio dobrze. Ojoj, jest kostur, jest elitarny kostur, jest kostur Hopsa.
I czy kostura chaosu ja mogę używać? To jest pytanie za 100 punktów. Za 200 punktów. I gdzie ten kostur w ogóle jest u mnie w ekwipunku? A, nie da się go podnieść. Więc się teleportujemy do Memphis. I tutaj widzę, że odkryliśmy, moi drodzy, quest item, tak zwany. Item do questu, czyli będziemy mogli zalić ten kostur kapłanowi, kapłan się będzie cieszył. Ja oczywiście chcę sprawdzić, czy ten kostur możemy użyć, bo jeżeli będziemy go mogli nosić i używać, jeżeli on będzie naprawdę overpowered, to jakby tu powiedzieć, piec się, panie kapłan. Ja tego kostura panu nie oddam, bo to ten kostur jest mój, moje, tylko moje nie oddam. Więc sprawdźmy, czy ten kostur jest do użycia w ogóle. Kostur Cheopsa. Gówno. Nie do użycia. Się nie nadaje, jak to mówią. Ale tutaj duże te trupy mi gra wyrzuciła. Duże trupie trupy. Odnieśmy od razu za pamięć, póki jeszcze pamiętam o tym, quest poboczny. I gdzie jest ten badziewiany kapłan? Kapłan. Te ogólnie ten pawian, co chce ode mnie kostu. Shall I believe my eyes? Is that the staff of Khufu? Osiris, strike your enemies with this staff. Authority, leadership. With leadership, Dostaliśmy make this esencję gift chwały as hope against the Amun-Ra. monster threat. Radakina zbroja, co my mamy? Skórę wiedźmy. Ale esencję chwały Amun-Ra sobie zachowamy, bo mam chyba dwie takie. Przy trzecie będę miał pełne ulepszenie, jak trafię na jakiś lepszy pancerz, to będę mógł go sobie od razu ulepszyć. Dobra, od razu za pamięci bym ci sprzedał ekwipunek. Póki jeszcze o tym pamiętam. I wróćmy wykonać quest poboczny. Do piramidy w Gizie. Tu jest w winnej gazie. Dobra, wracamy. Wykonujemy quest poboczny, ponieważ to była tylko jedna z odnóg. Zapewne mam do sprawdzenia jeszcze dwie takie. Ale to dobrze, dużo ekwipunku, dużo ekspa, dużo różnych fajnych fantów. Dwa questy poboczne najprawdopodobniej na jeden odcinek, więc. Będzie to jak najbardziej zacne. Jak najbardziej na to później jeszcze wleziemy sobie do Sfinksa. Tam były jeszcze jaskinie, które nie sprawdziłem. Więc. Na pewno będzie się działo. Teraz środkowe przejście, powiedzmy. Potem razem schodzimy w dół. Szakaloczłek i berserkowie. Dużo ekwipunku. Dużo ekwipunku dropicie i lubię was za to. I horda zombiaczków, naprawdę istna horda zombiaczków, po zebraniu itemów, z której na pewno będę musiał biec w te pędy, teleportować się w te pędy do tego, do handlarzy, by to wszystko opchnąć. You have no more room. You can't carry and you can't hold anymore. Wiedziałem. Okej, więc do Memphis. Teleport i sprzedajemy handlarzowi wszystkie itemy. Mech, jeżeli chodzi o pierścienie. To takie wielkie mech, jeżeli chodzi o ich jakość.
Okej, dobra, tutaj kolejne szwaki, szakalowie i podobni do ludzi. I to na dodatek w formie berserkerów. Potem znowu masa śmieci z nich do zebrania. Ale nie, esencja chwały Amunra, to jest chyba trzecia już. Kupowano w ekwipunku do zaklinania pancerza. Okej, bohater jakiś. Ale my jeszcze nie będziemy wracać, i nie będziemy wracać, dopóki nie sprawdzimy sobie całej lokacji. I myślałem, że mam elitarny kostur, a ty nie miałeś kostura, panie bohater. Gdybyś nie miał kostura, cóż to za skandal. Jak można tak robić, że się nie ma kostura? You can't hold anymore. Ja i zaraz tutaj na te odgłosy walki faraon wstaje, bo to jest jakiś sarkofag faraonu i zapyta się, co tu się odpierdala? Co tu się wyrabia? Co tu się wyprawia? Dlaczego to tu tak głośno jest? Ja chcę spać! Snem wiekuistym, wieczystym, a tu wy mi hałasujecie, robicie rajwar, jazgot. Co za skandal. Czy mam dużo esencji chwały Amun-Ra? Esencja chwały Amun-Ra, chwały Amun-Ra i chwały Amun-Ra. Dobra. Czy mam już trzy? W razie czego jak trafię na lepszy pancerz, to mogę go od razu lepszyć. Spoko. Spoko. Wróćmy tam, pozbierajmy itemy. Powkurzajmy jakiegoś faraona, który tutaj leży i spoczywa. Zaglądam do grobowca mówiąc dzień dobry. Dzień dobry, panie faraon. Dobrze odpoczywa? Spierdalaj! Ale ja tylko chciałem... Spierdalaj! Panie faraonie, ja tylko chciałem itemy zebrać. Spierdalaj! Więc taka będzie reakcja faraona. Jak mu dajemy do grobowca. Aha. Czyli trująca aura. Wiedziałem, że będzie coś więcej w ten deseń. I to długo trzymujące trucizna. Kaman, panie faraon. Będzie pan tutaj utrzymywał tę truciznę przez wieczność? Chyba tak, chyba to była taka duża pułapka. Dalej trucizna? Dalej. Oj! Jak kurde jadł przed zgonem wojskową grochówkę i napierdział tej trumny, to po otworzeniu faktycznie musiał być dostać się obok trucizny. Z innymi słowy, faraon sobie napieprzał wojskowej grochówki przed śmiercią, napierdział w trumnie po zgonie. Potem kurde wąchaj te zapachy. Coś wypadło. Okej, od razu tą kubkę. Zaklęciami. Co wypadło? Mam krew demona, tutaj ektoplazmę. Tutaj to. Tutaj kiły nie to pewne, spoko. Aha, czyli gwardziści mają tak jakby dwa levele, jeżeli chodzi o to, jak walczą. Obelisk w pierwszej kolejności i to potężnymi zaklęciami. I tu widzę, że jest drugi obelisk. Nie, czyli się obelisk rozwalamy w pierwszej kolejności, bo bez tego będą się nam respić w nieskończoność, aż się nam znudzi. Okej.
jakaś lepsza walka mnie tutaj czekała, jak widzę. Bo ci do związania z walką te zombiaczki, a tak naprawdę ci do zabijania. You can't hold Spróbowani z anymore. kolumny, dobra. Teleportnijmy się do handlarza. God damn it! Nie do Gizy, Matole! Nie do Gizy, tylko do handlarza, baranie. Zatem jeszcze raz to zrób. Co byś zrobił? I teraz aktywujmy to i do Memphis, tam gdzie jest handlarz. Okej. Już lepiej. A to sprzedajmy w sumie. Już mamy 2,5 miliona hajsów, jeżeli chodzi o zebraną ilość kasy. Czyli bardzo dużo. Okej, tutaj jakieś podstawowe broni. Ogólnie, czy to pomieszczenie czemuś służyło, czemukolwiek? Nie, to pomieszczenie byłoby być, po prostu. Byłoby być, by gracz mógł sobie tutaj przyjść i nabić nieco doświadczenia. Po to pomieszczenie było. Taki był jego cel i jesteśmy już niedaleko kolejnego levelu, level upa. Tak więc, dodamy sobie boosta oczywiście do inteligencji po level upie. Oczywiście ja sam zbezpieczyłem ten grobowiec gorzej niż armia potworów, ale szczegóły, szczegóły, detale. Kto by się tym przejmował? Na pewno nie mój quest giver, którego gdzieś wypieprzyło. A, dobra, wypieprzyło mi quest givera, bo mam questa zaliczonego, bo tak na zasadzie. Bo tak, bo ci zaliczę tego questa, bo cię lubię. Okej, znowu na pustyni odpaliły mi jakieś upiory, upiorzyska, tudzież inne straszne badziewie. A ja bym chciał przejść się mniej więcej tędy. Tutaj widzę, że jest jakaś kapliczka, kaplica biegłości. Na kim ona potrzebna? Ale patrzcie, tutaj jadę na maksymalnym oddaleniu i tak ten obszar jest wręcz gigantyczny. Ale questy poboczne mam wykonane, więc teraz powoli będę mógł się zabierać za quest główny. Oczywiście jak sobie wszystko pozwiedzam. Bo oczywiście oprócz normalnego pokonywania kolejnych dostępów wrogów, takich jak na przykład tutaj. Tu jest tutaj. Ja będę jeszcze się zajmował przy okazji tak zwanym zwiedzaniem dla expa. Dwóch przebitych. Dwóch martwych. I właśnie dlatego ten czarny ulepszy jest taki fajny, że ma zdolność przebijania wrogów. Kolejna grupka moja i kolejne itemy moje, jakiś kostur wypadł, który jest do bani, bo biały, bez ulepszeń, jest nieakceptowalny. Okej, trzy naraz. Czy teraz będą dwa naraz? Będą. Właśnie dzięki tej zdolności przewijania, okej, tutaj widzę, że jest kolejna kaplica biegłości. I kolejne miejsce z itemami, dobra. Więc aktualnie wiecie co ja chcę zrobić? Ja chcę okrążyć tą. Tutaj jest wejście do Sfinksa, zdaje się. To tam sobie pójdziemy potem nieco. Najpierw sobie zbadamy. To miejsce, czyli obejdziemy sobie dookoła piramidę. Okej, obeszliśmy. Tutaj jakieś kolumny powalone, powrócone.
I teraz myślę, że przejdziemy się kawałeczek tą drogą. Właśnie tutaj nieumarłych trupów będzie dostatek. Nieumarłych truposzy ci tutaj dostatek. Ja to byłbym zdziwiony, jakby tutaj był dostatek żywych truposzy. Okej, okay, ektoplazmę mamy na ulepszenie czegoś, jeżeli chodzi o to ektoplazma. Tu mamy, więc... Wrzućmy sobie drugą. Bo czemu by nie? I da się tu wejść? Nie. Zamknięte! I nawet tutaj nie próbuj włazić, ty wstrętny rabusiu, ty. My się nie lubimy, ty kurde rabuś. Złodziej, kradziej i obejdziemy teraz tą piramidę od góry do dołu. Jeśli był nie złodziej, kradziej, rabuś, który bierze wszystko, co nieprzytwierdzone do podłogi za pomocą, kurde, nie wiem, jakichś nitów, który zbiera każdy item niczym gustlik w czterech pancernych podkowy. Okej, ale myślę, że ten obszar mamy sprawdzony, więc... Tak więc udajmy się do Sfinksa i do tej lokacji, bo zapowiada się, że jest to, moi drodzy, większa lokacja. Więc ona będzie na kolejny odcinek. Już w kolejnym odcinku zaczniemy ją zwiedzać, tylko w tym odcinku chciałbym sobie jeszcze odblokować, moi drodzy, checkpointa. Checkpoint chciałbym sobie odblokować ja, więc... Wchodzę tutaj i odblokowuję sobie ten checkpoint i myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.